Dzień dobry, cześć i czołem, skąd ja się tu właściwie wziąłem? Nie no, wiedzą państwo, skąd ja się tu wziąłem. Nagrywamy dalej Black Opsa 3, trzeci odcinek. Znaczy trzeci odcinek, ale Black Ops to jeden. Jebać trójkę, jedziemy. Jaki motherfucker? Kurwa, kiedyś to się robiło FPS. Dzień dobry, dzień dobry. No widać, że pan to jakiś ważniak. Okej. Nothing less than our national security is at stake. He has no fear, no conscience, no weakness. This is Nikita Dragovich. I believe you two have already met. When do I kill him? We're lucky to have you back, Mason. Ten Hudson. He's here. I felt like everyone was watching us. Watching me. Ten Hudson przypomina mi trochę Willisa. Jakie przejścia! Tarantino. The fuck? So. Please tell him we're here. At once, sir. Clearance Prospero. Okay. Distinguished heroes. Hearing numbers. Distinguished leaders. Couldn't get them out of my head. Area. Okay. He's waiting. Something roaring. What, Mason? The nerve center. I believe I'm correct in saying that civilization has been saved more than once in this room. I don't know. It's like I was in a dream. Damn. Gets old. Overwhelming, isn't it? Outstanding. Not yet. Jak to? Sycorax. This inner sanctum was built in 1943. We rarely use them. Fotokomórka. Thank you, Mr. Secretary. Good luck, Mason. Okay. Kennedy. Agent Mason. Great honor, Mr. President. Sit. A co tak wszy... No. We are in grave danger from the communists. Our freedom. Our very way of life is at risk. Dragovich. Okay. I'm told that you are the very best that we have. Anywhere. You will need to be. Mr. Mason. Take care of it. Zaczynam mieć już swoją tezę. Zobaczymy, czy się ona sprawdzi później. Okej.
No, Amerykanie też werbowali po wojnie, ale cicho. Cenzura w tekście. No dobrze, zobaczmy. No, słyszę już szczęk zamka, bynajmniej nie drzwi wszystkich podejrzanych. Dobrze, dobrze. Bajkonur, ZSRR. Nawet nie wiedziałem, że jest taka miejscowość, takie miasto, whatever. Takie MP5 jeszcze nie widziałem. Takiej z jakby taką obręczą, czy to jest po prostu kolba składana? Nie, no nie jest, to jest taka obręcz. Dobra. God damn it, no jak zrobią Call of Duty, to nie ma ciula we wsi, prawda? Holy moly. Mason, czy ty to widzisz? Znaczy mają wystartować, no to może... Dorwali go? Znaczy, my już wiemy, że on jest podwójnym agentem. Gościu wygląda jak... Makarow. Bez kitu. Boże, nie Makarow, tylko ten, Zachajew. Albo i nie jest podwójnym agentem? Ja już bym się wycofał na ich miejscu, ale my jesteśmy Super Deadly Commandos. My się nigdy nie podejdziemy. Okej, to 44 Magnum? Kurczę, chyba tak. Python, dobra, Python. Mi-8 jest chyba najczęściej używany helikopter w grach Call of Duty rosyjski. Fajna ta MP5, takie wiecie, takie kamo troszeczkę ubrudzone. Uj, mamy karambita. To potylica, o mój Boże. Szybko, szybko, szybko. Szybko, panie Masonie. Dobra, teraz się przebierzemy. To jest sprytne. A to może on był podwójnym agentem, tylko że po naszej stronie. To by się zgadzało.
to save Weaver. Hold your fire, work to these guys. Hey, что это за шум? Да, шупаки, пократье. Ладно, будьте на чеку. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их. Да, да. Good. Prawie flawless akcent, Woods. O, to już nie skorzystamy z tej MP5-teczki. Nie musisz chyba klękać. Albo i musi. Brooks i Paume. CCCP. Sojusz. Nie ruszymy. Chłopcy. Idziemy. Powyższenie давления. W Atsaki 12A. Możesz zastanowić? Nie. Wspomagatelna systema должна wspomagalowania. No to idziemy. Ty уверен? Уверен. У нас проблема. Охрана квадрат не выходила обратно. Не выходить на связь. Dobra. Ale kurwa. Woods, jak ty się ruszasz, to ja czasami nie mam po prostu pytań. Wziął, chciałem z noża, nie? To wziął mnie, zasłonił po prostu. Kocham to. Pierwszy idziesz, czy ja mam iść pierwszy? Dobrze, ja pójdę. Czy jeszcze jeden? Skąd wiesz, że ranien? Czekaj, to... pod którym są flesze? Skoro pod ku... Aha, dobra. Zapomniałem, że w tych starszych kodach jest w ogóle wychylanie. Nieźle. To będzie ryzykowne. Okej, to było szybkie. Jest i Woods. To tam się jeszcze drze po rusku. No i jestem. The fuck? Miałeś to cały czas na plecach? A w ten sposób? Okej. Też sprytne. To w ogóle to są niezłe patenty w tej grze. O! Fajnie się rozbryzgują, ty. Bom. Bum. Dobra, dobre patenty. A do... okej. Okay. Może jesteście w stanie tego jednego załatwić? Dobra, są. Stąd ktoś jeszcze do nich... ciśnie. Nie gadaj. Tam? A teraz w ten sposób.
Okej, to było truly Deadly Commando experience. No, nie gadasz. Let's do it. You sabotage the guidance system? I was compromised. That's for proof being subtle. Move to plan B. There may still be time to abort the launch. We need to get to the auxiliary control bunker. Uh-huh. You saved his life. Now you have to locate the Ascension group and kill the scientists. No. I had to kill Dragovich. Okay. Ten się zaczął, Brooks. Jestem. Czemu mi to zadało w ogóle obrażenia? Żeby nas tylko nie rozwalił ten podmuch tej rakiety. No przecież ona zaraz startuje. Tamci to też są odważni, wam szczerze powiem. Dobra, przeładujmy sobie. Dobra, idziemy. Changing. Dobra, trzeba uważać, kurde. Wstaje. Albo to już był drugi. Nie, to ten sam. Tu jakaś winda. Dziwnie, fajne osłony sobie w ogóle wybierają, to jest raz. W co ty strzelasz, na miłość boską? W ziemię. Czy my mamy... Tak. Dalej wybuchające, czy tym razem już zwykłe? Chyba tym razem już zwykłe bełty. God damn it. Dobra, chłopcy. Nie, ja ich nie trafiam z tej kuszy. To jest jakiś lewa rzecz. Można robić noscope'y w ogóle, ty. Okej. No takie trochę, takie, no. Ten jaki przed... Dobra, walić to. Nie rzucisz. Dobra, tu... Chuja, tam zostałem zabity. Schowałem się, kurwa. Bez kitu, ty. Specjalnie wiedziałem, że jest tam ten granat, to podbiłem, nie? I do osłony. To dziwnie się ten granat potoczył w sumie. Znowu taktyczny przewrót. Głowy mam w ogóle 690 pocisków w zapasie, to jest niezła pula. No tak. Ostrożnie, chłopcy. To naprawdę można łatwo dostać tym granatem. What the fuck? Co za pojeb, widzieliście go? Z dual wieldem przewrót, jaki Chuck Norris. Kurwa, co tu się dzieje? To jacyś komandosi są, naprawdę. Są super deadly commandos. Bez kitu z dual wieldingiem, ale nie tak super deadly jak my. Dobra, śmiecie, koniec. Co tu się dzieje? Czemu ja mam tu stać? No dobra, to ja tak zrobię. Bom. Weaver też kozak nie pierwszej wody. Przed chwilą mu oko wydłubali tym śrubokrętem jakimś, teraz już na pieprza. Uważaj, żeby cię prąd nie jebnął, typie, bo ty widzisz, co się dzieje z tą konsolą?
Ja jestem pociskiem! Bum! Owszem. A to by z nic tak. No, no może i tak. Idź za, no idę. Nie no, błagam ludzie, nie zrobimy tego. Poczekajmy przy bunkrze. O mój Boże. Okej. Okay. A to, aby czasem ci Izraelczycy tam. A może to jakiś Wowe oddział. Jesteśmy. Dobra. Okej, okay. Już są nasi Supadedni Komandos. Szkoła Dark Souls. Przewroty cię nie uratują. Nie przed kulami śmieciu. Czy to jest w ogóle... Mój Boże, to jest rak. No to z pozdrowieniami dla Andriuszy. Ale to ja sobie wymienię tą kuszę i tak na MP5. Jesus Christ! Bez kitu, to jest... Oprócz chyba Warface'a, gdzie jest jeszcze Glauberyt. Nie no, w sumie raka w żadnej innej grze nie widziałem, więc szanuję, szanuję. Andriusza ma na swoim stanie raka. Więc jakby... Pewnie dlatego też między innymi szanuję tak tą grę. No ale nie przede wszystkim, bo to jest po prostu, pomijając już sentyment do gunsów, kurczę, cholernie dobry FPS. Przynajmniej póki co. Wzięła się winda cała, zawaliła, cholera jasna. Co tu się odpierdala? Proszę zamknąć twarz. Woods, proszę mnie nie blokować. Idziemy, moi drodzy. O tak. Surprise, motherfucker. Sorry, to nie na tym polegał ten prank. It's a prank, bro. Woods, nie denerwuj się. Kurde, szkoda, że nie ma tego 30-nabojowego magazynka. W MP5 jest aż 45, tego się nie spodziewałem. Za mało korzystam z granatów. Jeden z nich, chyba bodajże ten Brooks albo Bowman, ma taki głos troszeczkę jak... Jak on był? Nox w Advanced Warfare. Szybko strzelny jest ten rak. No i znowu trzy pociski. O nie, tak to my tego nie zrobimy. Woods, błagam cię. The fuck. Dobra. Trzeba wyrżnąć tych psycholi. Ty, dużo ich tu jeszcze? Dobra, kończcie się ludzie. Błagam was. To przestaje być śmieszne. No what up? Co tu się odpieprza? Dobra, obejdźmy ich, flanka szmato.
Jesus! Fuck! Okej. Ale ich tu było, ty! Bez kitu! Jest jeszcze, to nie koniec! To dopiero początek, rozgrzewka! Się nie dziwię, dlaczego nam dali 900 pocisków na tą misję. Ten jaki, co to oni robią? Są jacyś rosyjscy Super Deadly Commandos, no mówię wam. No. The fuck. Ludzie, no jakby wam to powiedzieć, no ja już powoli kończy mi się 900 pocisków. What the fuck? A Weaver to tak od oka, czy on też ma jakieś takie jak ja? No dobrze. A. Da. Dobra, cholera jasna, moi drodzy. Obejrzyjmy kolejną cutscenkę, bo są one naprawdę dobre. Ale w następnym odcinku, moi drodzy państwo, przepraszam i do zobaczenia, mówił serdeczny Mastersu 15, pozdrawiam, widzimy się w czwartym odcineczku, yo!